Serdecznie. Przygotowałem dość długi wykład, dlatego postaram się go w sumie trochę skrócić dla Państwa. Tak, żebyście Państwo przede wszystkim jakby zrozumieli, na czym polega fundament studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Może od razu zapytam, czy poza mówiącym te słowa jeszcze Państwo słyszeli o tym fenomenie studia eksperymentalnego Polskiego Radia? Nie. Nie. Dobrze. Postaram się zatem tak to uprościć, żeby szybko o tym opowiedzieć. Dwa słowa kontekstu na wstępie. Instytut Mickiewicza w tym roku odpowiada za projekty związane ze stuleciem polskiej niepodległości, projekty kulturalne realizowane za granicą. Jedną ze ścieżek tematycznych uczyniliśmy awangardę. Dlatego też będziemy zajmowali się w najbliższych latach, choć już zaczęliśmy się zajmować, spuścizną tak wybitnego i nieznanego ośrodka twórczości muzycznej, czy też twórczości dźwiękowej, bo to nie jest tylko muzyka, ale też produkcja dźwiękowa, jakim jest Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Jest to piąty na świecie ośrodek, który powstał po wojnie, w celu realizacji eksperymentów dźwiękowych. Czwarty w Europie, pierwszy w bloku wschodnim. I od tego bym zaczął. Początki muzyki elektronicznej w Europie to są oczywiście jeszcze wcześniejsze eksperymenty przedwojenne. Natomiast pierwszym ośrodkiem, jaki powstaje, to jest tak zwany Club d'Essai, czy Studio d'Essai, czy radio i telewizji francuskiej w Paryżu. Później przekształcony w grupę Recherche Musicale. Główną postacią tego studia był inżynier Pierre Schaeffer, który ukuł dla produkcji dźwiękowej, którą zaczął realizować, termin muzyka konkretna, music concrete. Polegało to na tym, że rejestrował dźwięki jakby nienaturalne, dźwięki generowane przez inne niż artystyczne źródła dźwięku, tak? Czyli nie były te nagrania instrumentów, tylko to był na przykład hałas przejeżdżającego pociągu. Potem te obiekty dźwiękowe używał do tworzenia innych konstrukcji dźwiękowych. Muzyka konkretna, tak w skrócie. Dalej w roku 51 powstaje, a jeszcze może słowo, Groupe de Recherche Musicale, czyli w skrócie GRM, staje się później takim istotnym ośrodkiem badawczym zajmującym się akustyką, produkcją dźwiękową, kompozycją. W roku 51 powstaje Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks, czyli Studio Muzyki Elektronicznej Zachodniego, Radia Zachodnio-Niemieckiego w Kolonii. Zrealizowane przede wszystkim przez inżyniera Herberta Eimerta, przy współpracy Karl-Heinza Stockhausena, kluczowej postaci awangardy niemieckiej muzycznej. Tu z kolei podejście było nieco inne. To było pierwsze studio, które wygenerowało dźwięki syntetyczne z maszyn. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, następnie dźwięki te poddawano zwykłej procedurze dodekafonicznej, czyli serialnej, czyli te dźwięki prezentowano w wersji oryginalnej, potem od tyłu, że powiem, poddawano dźwięk różnego rodzaju przeróbkom, ale według bardzo jasnego schematu. Dalej,
wyprzedziło nas jeszcze studium muzyki elektronicznej Radia Jankowskiego NHK w Tokio. W roku 1953 to studio powstało. I w roku 1955 studio di Fonologia Musicale Radia Włoskiego w Mediolanie, gdzie przede wszystkim swoje ogromne konstrukcje właśnie syntetycznych dźwięków tworzył Luigi Nono. I teraz na tym tle, w zupełnie innych warunkach, powstaje twór niezwykły. Otóż 1 listopada 1957 roku powstaje studio eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie, przy Polskim Radiu na ulicy Malczewskiego. Jego promotorem, jego pomysłodawcą jest humanista, muzykolog Józef Patkowski, zresztą student Zofii Lissy. Patrzę w stronę kolegi, bo to była pierwsza autorka dość przełomowej pracy o muzyce w kinie. Patkowski wówczas już należy do grupy kompozytorów, którzy rozpoczęli rok wcześniej działalność, powiedzmy oficjalną działalność Polskiej Szkoły Kompozytorskiej pod auspicjami nowo powstałego festiwalu Warszawska Jesień. Czyli wraz z Odwilżą w roku 1956 pojawia się Festiwal Warszawska Jesień, a już rok później powstaje się niejako, a dzisiaj z naszej perspektywy może powiedzieć przybudówka tejże jesieni, czyli studio, taka elektroniczna przygodówka, studio eksperymentalne Polskiego Radia w Warszawie. Patkowski przygotowywał się do otwarcia studio, stąd też pokazuję Państwu, jaki jest kontekst powstania studia. W roku 1957 uczestniczy w kursach nowej muzyki w Darmstadt. To było takie kluczowe miejsce awangardy muzycznej. Wraz z innymi kompozytorami, Andrzejem Dobrowolskim, Andrzejem Markowskim i Włodzimierzem Skotońskim. Odwiedza również francuskie studio JRM i niejako tworzy studio eksperymentalne z pewnej fuzji w myśleniu obu tych studiów. Czyli nie chce ani być wierny pewnej tradycji niemieckiej kompozytorskiej, tradycji drugiej szkoły wiedeńskiej, czyli serializmu, ani nie chce rejestrować dźwięków, rzekomo otaczającej nas rzeczywistości. Próbuje stworzyć instytut, który jest niejako fuzją tych dwóch poprzednich strategii. Tutaj sekundkę. Główni przedstawiciele zarówno paryskiego, jak i kolońskiego studia prezentowali swoje osiągnięcia na warszawskiej jesieni w roku 1958, więc pokazuje to, jak bardzo w aktualnym trendzie było studio eksperymentalne. W 1958 Stockhausen i w 1959 roku pierwsze FR, wspierające prezentacje muzycznymi wykładami. Podział na muzykę elektroniczną i muzykę konkretną z czasem przestał mieć znaczenie, ponieważ kompozytorzy zaczęli korzystać z elementów sztucznych i naturalnych w ramach jednego dzieła, ogólnie zwanego dziełem elektroakustycznym. I tym właśnie zaczął zajmować się studio eksperymentalne. Ten eksperymentalny ferment w Polsce pojawił się jednak troszeczkę wcześniej w polskim środowisku kompozytorskim, i znowu na gruncie filmu. Zanim powstało studio, dwaj kompozytorzy, Andrzej Markowski i Włodzimierz Kotoński, w latach 57-58, czyli niejako równolegle, pracowali już z taśmą magnetyczną, stosując montaż, pogłos i dźwięki z generatorów w atelier filmowym Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy Chełmskiej, tam gdzie się do dziś znajdują. Niezależnie od kompozytorów, próby prac nad muzyką konkretną podjęli w latach 50. również polscy inżynierowie i akustycy, czego owocem już z początkiem roku 57. były dwie wspólne etiudy Andrzeja Rakowskiego i Janusza Wichurskiego pod tytułem Liryczna perkusja i Ostatni rytm.
stanowiące potem element odczytów i wykładów. I tutaj robię chwilowe zatrzymanie, dlatego że jakby zarysowałem Państwu perspektywę muzyczną, kompozytorską z jednej strony i z drugiej strony technologiczną. To znaczy to zdanie, w którym mówimy o tym, że z jednej strony to kompozytorzy tworzyli muzykę, a z drugiej strony to technicy zaczęli tworzyć muzykę, jest taką sumą doświadczeń studia już na samym jego początku i pokazuje pewien taki prekursorski element działalności studia eksperymentalnego, który stanie się elementem kluczowym dla tegoż studia. Józef Patkowski, pokażemy autora studia, Józef Patkowski. Jest kluczową postacią w tej opowieści. Rozpoczynając pracę nad studiem, odbył rekonesansową podróż również do Kolonii, Paryża i Mediolanu. Organizacja, taka techniczna organizacja i działania organizacyjne związane z powołaniem studia były ogromną inwestycją ze strony Polskiego Radia. Proszę sobie wyobrazić, jak ekwipaż, który za chwilę Państwu na zdjęciu pokażę, ile musiał kosztować. To były w dewizach ogromne kwoty. Stół mikserski kosztował około 120 tysięcy dolarów. Na tamte czasy mordercza kwota. W czasie Patkowski wiedział jednak, że żeby studio miało, mogło być konkurencyjne względem paryskiego, kolońskiego czy mediolańskiego, radio musi zainwestować i w tej kwestii Patkowski reprezentował postawę no, więcej niż radykalną. Uważał, że nie wolno iść na kompromisy finansowe, ponieważ zatrzymają one rozwój technologii. W czasie debaty poświęconej powołaniu studia mówił: nie ma alternatywy, albo studio na zachodnim poziomie i reszta radia bez igły do gramofonu, ale sytuacja, w której ilustrację dźwiękową i spuszczanie od tyłu Beethovena jest nie do przyjęcia. I tutaj wątek polityczny. Patkowski był zdecydowanie osobą apolityczną, nigdy nie wstąpił do partii. Był jednym z dwóch kierowników jednostek w Polskim Radiu, którzy nie należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był natomiast zaprzyjaźniony z prezesem Radiokomitetu i ówczesnym ministrem kultury, jak również fundatorem studia, Włodzimierzem Sokorskim. Włodzimierz Sokorski utwierdził się w tym, że podjął dobrą decyzję względem powołania studia eksperymentalnego Polskiego Radia, odwiedzając wystawę światową Expo w Brukseli w roku 1958, gdzie miał okazję usłyszeć słynny pawilon Philipsa, w którym z 400 głośników prezentowany był poemat elektroniczny Edgara Varèse. Zatem jego decyzją w roku 1 listopada 1957 roku, w dniu 28 urodzin Patkowskiego, powstaje studia eksperymentalne Polskiego Radia. Od razu w dokumencie założycielskim, tutaj go Państwu pokazuję, nic nie widać, ale przeczytam, co jest na nim napisane. Od razu są formułowane eksperymentalne zasady działania studia. Zarządzenie numer 65 z 1957 roku o powołaniu studia mówi: redakcja o nazwie Studio Eksperymentalne ma za zadanie stworzenie pracownikom Polskiego Radia i osobom współpracującym z Polskim Radiem technicznych warunków eksperymentowania. To jest bardzo rzadka rzecz. Oficjalnie studio powstało tak naprawdę po to, by wprowadzić nowe, gotowe elementy dźwiękowe do słuchowisk i audycji słowno-muzycznych. Powstało po to, by budować nowe urządzenia do efektów dźwiękowych, stosowania i ewentualnej budowy instrumentów elektronowych. Wreszcie do badań z zakresu akustyki i muzyki konkretnej. W istocie studio na takim powierzchniowym poziomie zajmowało się niczym innym, tylko naprawą uszkodzonych materiałów dla radia i telewizji. To była przykrywka dla jego eksperymentalnego działania.
Nazwa studia eksperymentalne zapowiadała uniwersalną pracę z problematyką dźwięku i jego artystycznymi zastosowaniami. Pracowano tutaj z generatorami, instrumentami, z głosem i z efektami dźwiękowymi. Do lat 80. na stosunkowo dobrej aparaturze i przede wszystkim z ogromną korzyścią umiejscowienia studia w Polskim Radiu, które dawało możliwość dostępu do studia mikrofonowego. Czyli wszystkie eksperymenty można było realizować na miejscu, nie trzeba było posiłkować się nagraniami realizowanymi z zewnątrz. Tu przeskoczę. Studio od razu założyło też pewien sposób działania. Z założenia nie pracował w studiu żaden kompozytor. Inaczej niż w studiu Konońskim, które było stworzone przez i dla kompozytorów. Patkowski zakładał absolutne otwarcie tego instrumentu, jakim było studio, dla wszelkiego rodzaju artystów chętnych do pracy z tym narzędziem. Więc z założenia nie pracował tu żaden kompozytor i sytuacja ta dawała możliwość spróbowania własnych sił każdemu chętnemu twórcy przy, i to jest bardzo ważny moment, jednoczesnym zapewnieniu przez radio asystentury realizatora dźwięku. Twórcy studia byli świadomi, podejmując takie rozwiązanie działalności w studiu, byli świadomi rozmaitych problemów, które mogłyby wynikać z zatrudnienia kompozytorów. Próby nacisku, wewnętrzne ambicje, próby profilowania twórczości studia jako studia kompozytorskiego, a nie studia otwartego na różne rodzaje ekspresji artystycznej. Wreszcie osobiste antypatie artystyczne, czy też zagrożenie niezależności programowej, które w tych czasach no, było. Zatem w porównaniu do znowu Paryża i Kolonii, studio zajmowało wyjątkowe miejsce w europejskiej rodzinie studiów muzyki eksperymentalnej. Dlatego, że z czasem Paryż stał się studiem bardzo zamkniętego kręgu kompozytorów, a studio w Kolonii realizowało przede wszystkim koncerty Karlheinza Stockhausena, w dalszej części jego twórczości zmierzające w kierunku live electronics. Studio utrechckie, bo też takie było, stało się szybko studiem dydaktycznym, a z czasem w momencie wejścia komputerów w użycie stało się głównie studiem komputerowym. Z kolei w studiu w Mediolanie działał przede wszystkim Luigi Gnono, opracowując tam swoje monumentalne dzieła. Dwa słowa chciałbym powiedzieć, za chwilkę wrócić do usytuowania studia i kto w nim pracował. Natomiast chciałbym jeszcze chwileczkę, sekundkę uwagi poświęcić faktycznemu twórcy studia, temu, który spowodował, że studio zaczęło istnieć na papierze. Był to oczywiście wspomniany przeze mnie Włodzimierz Sokorski. Włodzimierz Sokorski był tym człowiekiem, który wraz ze wspomnianą Zofią Lissą, czyli profesorką i specjalistką od muzyki filmowej, muzykolożką, profesorką Patkowskiego, w roku 1949 wprowadzał ideę socrealizmu w muzyce na słynnym zjeździe artystów w Łagowie, gdzie wprowadził również oczywiście rozróżnienie na artystów formalistów. W momencie, kiedy powołał do życia studio eksperymentalne Polskiego Radia w dziesięciolecie obchodów studia w roku 67, miał podobno powiedzieć, że za to, co zrobił w Łagowie, być może Bóg, dobry i miłosierny Bóg, obdarzy go łaską w niebie, ponieważ odkupił winy łagowskie, powołując do życia studia eksperymentalne Polskiego Radia, które było awangardą awangard. Teraz dwa słowa chciałbym powiedzieć o samym studiu i o tym, kto w nim pracował. O Józefie Patkowskim już powiedzieliśmy dwa słowa. Teraz druga postać, do dzisiaj żyjąca, Krzysztof Śliwirski. Tutaj specjalnie Państwu napisałem, kim oni byli z wykształcenia. To był zastępca kierownika studia. Przyszedł 1 kwietnia
1958 roku, czyli de facto był prawie od początku studia. Był głównym specjalistą do spraw muzyki elektronicznej i oceny nagrań. Ocena nagrań to był taki, to była taka wewnętrzna komórka radiowa, która pozwalała, która, takie gremium, które dopuszczało jakość nagrań w radiu, zarówno tych użytkowych, jak i nagrań kompozytorskich. Był elektroakustykiem, w studiu pracował w latach 58-85, wówczas został zwolniony razem z Patkowskim. Patkowski podpadł politycznie, to jest odrębna historia, może w kuluarach powiem, jak to się stało. I de facto Szlifirski, Krzysztof Szlifirski jest człowiekiem, który pracował w studiu do końca, do roku 2003, kiedy to studio w dość przykrych warunkach zostało zamknięte. I on, jego zadaniem była likwidacja studia, pozbieranie wszystkich materiałów, zarchiwizowanie ich, i on właściwie opuścił Polskie Radio w roku 2004. Bardzo ważnymi dwoma postaciami ze studia, w tej chwili wśród młodzieży w Europie, w Polsce, uważanymi za postacie absolutnie ikoniczne. To znaczy współczesna młodzież zajmująca się muzyką elektroniczną, już montowaną na komputerach, raczej odnosi się do Eugeniusza Rudnika, właśnie Państwu wyświetlonego, i jego kolegi ze studia Bohdana Mazurka, aniżeli do profesorów Szlifirskiego i Batkowskiego. Choć to Szlifirski był często głównym konstruktorem nowych narzędzi, które zarówno Rudnik, jak i Mazurek wykorzystywali w swoich pracach. Rudnik był też bardzo ciekawą postacią ze względu na jego, że tak powiem, background społeczny. Był to syn chłopskiej rodziny, który trafił do studia troszkę karnie. Pracował w łączności wojskowej i tam za jakąś niesubordynację został skazany na więzienie. Odpracowywał to więzienie, pracując jako górnik, według zasady 2 dni więzienia za 1 dzień pracy na kopalni. I w takich warunkach trafił wcześniej troszkę do Polskiego Radia jako hydraulik. Jest naturszczykiem, jeśli chodzi o montaż dźwięku, genialnym naturszczykiem. Bardzo szybko stał się kluczową postacią studia, ale również antagonistą w rozmowach z Patkowskim i Szlifirskim, no, których z kolei background społeczny był zupełnie inny. Patkowski był synem ziemianina, Szlifirski pochodził z rodziny inteligenckiej. Natomiast Eugeniusz Rudnik był głównym współpracownikiem wielu kompozytorów, którzy nie wiedzieli, jak posługiwać się takim instrumentem jak studio. Między innymi zrealizował ponad 40 ilustracji dźwiękowych czy autonomicznych utworów z Krzysztofem Tendereckim. Tu znowu patrzę w stronę kolegium zajmującego się filmem, dlatego że znane Państwu legendarne filmy Wojciecha Jerzego Hasa, takie jak Rękopis znaleziony w Saragoście z muzyką Tendereckiego, no, zawierają w tych momentach dziwności właśnie dźwięki ze studia eksperymentalnego, które generował nie kto inny, jak nasz wyświetlany w tej chwili bohater. Tutaj warto może wspomnieć, że szalenie istotną i nietypową rzeczą właśnie dla studia, które wprowadziło studia, była relacja kompozytor-realizator. Pozycja realizatora muzyki elektronicznej, służącego swoimi kompetencjami kompozytorowi, była ewenementem na skalę światową. Stanowisko to można porównać dzisiaj do takich funkcji jak sound designer czy sound editor w jednej osobie. Charakter cech szczególnych pracy realizatora muzyki eksperymentalnej został przez Eugeniusza Rudnika i Bohdana Mazurka oraz dołączającą do studia później Barbarę Okuń-Makowską opisano we wrześniu 1985 roku w taki sposób. Wskazali oni na fakt, że realizacja muzyki elektronicznej jest rodzajem wykonawstwa muzycznego. W
Czyli to jest bardzo ciekawy moment. Instrument, taki jak skrzypce, nie wiem, akordeon czy organy, zostaje w studiu zamieniony na aparaturę. I ci reżyserzy dźwięku, którzy w takim powszechnym rozumieniu kojarzą się z kimś, kto włącza, przyspiesza, wyłącza, są de facto uczestnikami kolektywnego procesu twórczego. Uczestnikami takiego procesu, który, tu jest właśnie ta relacja kompozytor-realizator, którzy jedynie dostają wskazówki od kompozytora, jak coś powinno brzmieć. A sami z ogromnego zasobu, opartego własnym doświadczeniem realizacyjnym, wybierają ten zasób. To jest trochę jak w retoryce. Znamy zasób środków i potem dysponujemy nim. Znaczy najpierw proponujemy, a potem dysponujemy. Czyli to jest ta część dyspozycja, która w klasycznej retoryce funkcjonuje. Ostatecznie, co istotne, ten realizator dźwięku, czyli funkcja z nazwy techniczna, musi legitymować się wyobraźnią, zdolnościami, osobistym temperamentem, tak jak każdy artysta, a jednocześnie wymaga niejednokrotnie pełnienia wielu funkcji. Funkcji montażysty, asystenta technicznego, konsultanta. Tu zabawny może fragment, jak mówił sam Rudnik, jest to praca niewdzięczna i wymagająca wielu wyrzeczeń oraz obarczona ogromnym ryzykiem zawodowym. Bardzo szybko studio staje się centrum wymiany międzynarodowej. Dzieje się to dzięki właśnie pewnej unii osobowej Józefa Patkowskiego i bycia przez niego łącznikiem między Warszawską Jesienią oraz studiem eksperymentalnym. W okresie Warszawskiej Jesieni, w okresie poprzedzającym ją, czyli we wrześniu, zjeżdża do Warszawy rokrocznie duża grupa międzynarodowych kompozytorów z całego świata. Przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Włoch. Ludzi, którzy szukają również, trzeba to podkreślić, dużo taniej niż u siebie, ale też na najwyższym możliwym poziomie aktualnie, szukają możliwości twórczej kooperacji z Warszawą. Sekundkę Państwu. I tak też pierwsze realizacje dźwiękowe dzieją się już w roku 1957, natomiast pierwszy w pełni zrealizowany autonomiczny utwór w studiu to jest rok 1959. Jest to etiuda na jedno uderzenie w talerz Włodzimierza Kotońskiego, zaprezentowana w czasie III Warszawskiej Jesieni w roku 1960. Jeśli mamy sekundkę czasu, to chętnie bym ją dla Państwa odtworzył, chociaż we fragmencie, żebyście mieli Państwo wyobrażenie, jak ta muzyka brzmi. Sekundkę. Thank you.
Tutaj widzimy partyturę tegoż utworu. Oczywiście ten nowy instrument, jakim było studio, wymagał nowej formy zapisu. Spośród ośrodków międzynarodowych studio eksperymentalne Polskiego Radia nie było jakoś szczególnie prekursorskie w tym zakresie. Natomiast każdy rodzaj partytury był oznaczony innym językiem, przybierającym formułę choćby taką, tak? To znaczy tutaj macie Państwo podziałkę hercową, pokazującą, gdzie, w którym momencie jesteśmy. Rzeczywiście ta partytura jest, gdyby słuchać całego utworu z całą partyturą, bardzo łatwo nawet oko niewprawne, zwłaszcza gdybym Państwu liczył, znajdziecie w tym sens, tak? Etiuda, podobnie jak inne utwory ze studia, były od razu wydawane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Tutaj macie Państwo okładkę tegoż utworu. Do tego, do partytury, poza bardzo dokładnym opisem jej realizacji, była załączona również płyta winylowa z realizacją dźwiękową. To jest tutaj troszeczkę taki moment niepewny, dlatego że tak naprawdę każda partytura mogła być realizowana w zupełnie inny sposób, zachowując ścisłe wskazania kompozytora. Natomiast no, jest to muzyka elektroniczna, zatem uznano, że ten archetypiczne nagranie musi być załączone do partytury. To tak. Przejdę teraz do zagadnienia, jakim jest samo studio. Samo studio mieściło się na ulicy Malczewskiego w gmachu Polskiego Radia. W roku 60. bodaj pierwszym, w miejscu, w którym zostało dla niego zaprojektowane designerskie wnętrze. Widzimy tutaj przy pracy Oskara Hansena. To był wybitny polski architekt i designer, twórca tak zwanej otwartej formy. Nie bezpośrednio uczeń Le Corbusiera w Paryżu w roku 1948, gdzie był na stażu. Józef Patkowski, co też pokazuje, jak szerokich horyzontach był. Już w 1961 roku, w momencie, gdy tylko studio dostaje siedzibę, trzy pokoje, w jednym z tych pokojów prosi o zaaranżowanie jednego z tych pokojów przez Hansena. Hansen próbuje wcielić od razu swoją ideę formy otwartej, czyli ideę architektury, urbanistyki, świadomej potrzeb odbiorcy, której zadaniem jest takie zakomponowanie przestrzeni, by wszelkie miejsca określone mogły być wypełnione przez jej użytkownika. Wedle tej samej struktury próbował zaprojektować czarny pokój. Tak nazwano oficjalnie studio eksperymentalne Polskiego Radia, jego design, ze względu na to, że Hansen zaproponował pomalowanie sufitu i w ogóle wszystkie elementy były bardzo szczegółowo zaprojektowane. Tutaj jest to studio na planie, a tak wyglądało docelowo. Sufit był czarny po to, żeby nie ograniczać wyobraźni. Te panele, które tutaj Państwo widzicie, takie odsłaniające, i również panele okienne, były z materiału chłonnego, pochłaniającego promienie słoneczne, ułożone w skali szarości od najjaśniejszego do najciemniejszego. Te stelaże były ruchome, dlatego że wedle formy otwartej Oskar Hansen uważał, że to użytkownik ma kształtować przestrzeń wokół siebie. Dlatego te elementy były wszystkie ruchome, jak również te. Wszystkie te elementy techniczne można było włożyć do studia, do tych paneli. Tak podobnie jak tu. Także czarny pokój sam w sobie już był trochę instrumentem i pokazuje to, jak bardzo Patkowski z Hansenem w tym wypadku myśleli o szczegółach tego projektu.
Później wiemy już, że ta idea nie udało jej się w pełni zrealizować, dlatego że użytkownicy studia narzekali na jego ułożenie, no ale zasadniczo była to umiarkowanie udana próba wprowadzenia teorii w praktykę. Tutaj zresztą widzimy już młodego Pendereckiego wraz z stojącym trochę rozmazanym Eugeniuszem Rudnikiem. Tak, ja troszkę zmierzam ku tym projektom studia niezwiązanym z dźwiękiem, a bardziej związanym właśnie z tymi przestrzeniami intermedialnymi, dlatego że okazuje się, że studio, a są to badania relatywnie świeże, studio wpłynęło na całą powojenną awangardę, już mamy architektów, designerów dźwięku, że takich nazwę współcześnie. Mamy też artystów zajmujących się sztuką zaangażowaną. Wspomniałem już o produkcjach filmowych. Około 300 realizacji dźwiękowych. Jak również do twórców teatru, to znaczy realizowanych na potrzeby telewizji, realizacji teatralnych. Tam też były ilustracje dźwiękowe ze studia eksperymentalnego. Tutaj chciałem Państwu pokazać inną realizację Hansena, którą Patkowski zamówił już w roku powstania studia. Jest to rzecz niezwykła. Nigdy nie zrealizowany pawilon na zamówienie warszawskiej jesieni. Pawilon, który, proszę Państwa, być może stanie w Warszawie wreszcie. Trwają intensywne prace, głównie chodzi o pozyskanie środków na realizację tego zamierzenia. Co to jest? To jest ogromna konstrukcja. Tutaj widzicie Państwo, to jest sylwetka człowieka. Ogromna, nie zachowały się żadne plany, zachowały się tylko te trzy rysunki pawilonu Zofii i Oskara Hansenów, to było małżeństwo, razem pracowali. Nazywało się to Moje miejsce, moja muzyka. I było bardzo nowoczesną wariacją, pomysłem Hansena na to, jak muzyka powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej. Na tych stelażach wyliczyliśmy z ludźmi, którzy się na tym znają, że wysokość tego obiektu to jest około 21 metrów. Pierwotnie miało stanąć na bulwarach i być może tam stanie, na bulwarach nadwiślańskich. Miała to być taka swoista sala koncertowa. Porównywano to do takiej wielkiej, to jest zbudowane z płachty, jest takiej plandeki, w rękawach której znajdują się głośniki. Także osoba przechadzająca się po tej dużej powierzchni w pewnym sensie jest wydana na dźwięki natury, jak również na to, co usłyszy z projekcji dźwiękowej, którą kształtuje dowolnie spacerując. To jest taka trochę perypatetyczna rzeźba dźwiękowa. Tak? No, proszę trzymać kciuki, żeby to się udało. Zrealizować projekt oryginalny Hansena. Dalej. Zbliżamy się już do sztuki zaangażowanej. Jest to w roku 69 młody wówczas absolwent Wydziału Projektowania Przemysłowego, Krzysztof Wrodziczko, został zaproszony do studia eksperymentalnego i zrealizował jedną pracę, a druga, o czym zaraz powiem, też została w planach i być może też zostanie zrealizowana. Tutaj mamy przed sobą instrument osobisty, zaprojektowany przez Wodiczkę wraz z inżynierem Wojciechem Makowskim, jednym z członków ekipy studia eksperymentalnego. Człowiekiem, który później został w ogóle dyrektorem generalnym, technicznym dyrektorem generalnym Polskiego Radia. Nie bez znaczenia jest moment, w którym Wodiczko zrobił ten projekt. Oczywiście jest to po roku 68, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechach.
W momencie też takiego szczególnie odczuwanego przez artystów, ale pewnie przez wszystkich, na słuchu. Na czym polega ten instrument? Na czole znajduje się mikrofon, którym artysta pojawiający się, Państwo widzicie, w tle tego zdjęcia jest blok. To jest instrument do użytku w przestrzeni publicznej znowu. Przez mikrofon zatem wpada dźwięk, który jest przetwarzany za pomocą ruchu rąk. Te detektory tutaj kształtują natężenie dźwięku i jego poziom. Jest taka sesja zdjęciowa wodiczki, który na przykład próbuje kierować ruchem, dosłownie, nad trasą WZ, czyli główną trasą, taką emblematyczną trasą, z pewnym symbolem komunistycznej architektury. I jakby jest to taki rodzaj, praca ta jest takim rodzajem pewnej iluzji, że panuje nad rzeczywistością, ponieważ słyszę to, co chcę słyszeć i animuję to. Jest to też powiązane z oczywistym w tym czasie zagłuszaniem stacji radiowych. Tutaj artysta pokazuje, że ma wybór, że to on wybiera i on animuje rzeczywistość dźwiękową, sonosferę wokół siebie. Zwłaszcza, że ten mikrofon zbiera dźwięki z otaczającej artystę rzeczywistości. Oczywiście on używa ruchu rąk, tak jak milicjant na skrzyżowaniu, co też jest pewnym gestem władzy. No jest to bardzo wymowna praca Krzysztofa Wodiczki, który później podejmował zawsze aktualne tematy związane z politycznością. To tak. I tu jest jeszcze jeden instrument Wodiczki, niezrealizowany z kolei. Jest to instrument laboratorium perkusyjne. Jest to z kolei taka wariacja na temat może nie tyle zamknięcia w klatce, ale uczynienia życia bardzo wygodnym. Wówczas, w czasach komunizmu, kiedy stosunki pracy były tak istotne, bardzo usilnie pracowano nad ergonomią. Ergonomia to było coś, co miało sprawić, że pracownik w tym socjalistycznym systemie pracy jest traktowany w sposób dużo bardziej zhumanizowany, aniżeli w imperialistycznym i kapitalistycznym systemie. I tutaj Wodiczko gra tym poczuciem. Otóż tworzy instrument, troszkę tak jak Oskar Hansen tworzył instrument wygodny w użyciu w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Tworzy instrument, którym człowiek ma wszystkie elementy pod ręką. Tutaj to jest taki swoisty rodzaj metalowej klatki o wymiarach 4x4x3, gdzie człowiek wchodząc może dowolnie zawieszać instrumenty wokół siebie. Może również robić projekcję dźwięku i może to uruchamiać. Wszystko to jest ergonomicznie w zasięgu jego ręki. Także znowu tutaj to jest taka strategia Wodiczki, bardzo nieoczywista, pewna gra właśnie z ergonomią, ale też z dźwiękiem, tak mówiąc wprost. Tu jeszcze chciałem Państwu, zanim skończę, bo troszkę się przedłużę moje wystąpienie, chciałem Państwu pokazać, jak odbierane było studio eksperymentalne przez współczesne media. Media oficjalne, czyli Polską Kronikę Filmową. Muszę powiedzieć, że to było bardzo w duchu takim pozytywnym.
Generatory tonów i szumów, filtry i modulatory. Oto zespół instrumentów, którymi operuje Józef Patkowski i jego współpracownicy w studio eksperymentalnym Polskiego Radia. Tutaj zmieniają się w konkret najśmielsze pomysły twórców muzyki konkretnej. Słyszymy w tej chwili jedno z tych nagrań. Poganiusz Rubin. Na stereofonicznych magnetofonach ze skrawków taśmy montaż ilustracji dźwiękowej dla radia, filmu, telewizji. Przyszłości. Ale na tym właśnie polega prawo do eksperymentów. Czyli eksperyment zdaniem właśnie kroniki filmowej jest sankcjonowany. Jest czymś oczekiwanym po studiu i po artystach. Pokażę Państwu jeszcze taką trochę wariację na temat kroniki. To jest kronika, tak zwana kronika non-kamerowa Juliana Antonisza, którą on, w ogóle całe jego dzieło to jest wydrapywanie filmów bezpośrednio na taśmie filmowej. Także zobaczcie Państwo, jak wygląda interpretacja studia eksperymentalnego w wykonaniu Juliana Antonisza. Transformatory. Także w sztuce muzycznej pojawiły się nowe elektryczne sposoby wytwarzania dźwięku. W kąt idą teraz trąby, buzony i saksofony, bo pojawiły się elektryczne syntezatory. Okazuje się, że wystarczą odpowiednio ukształtowane przebiegi prądowe, piłokształtny, sinusoidalny i trapezoidalny oraz tak zwany biały szum, aby można było elektrycznie wytworzyć każdy dowolny dźwięk, jaki tylko sobie można wyobrazić. Czołowym twórcą tego typu muzyki jest znany warszawski kompozytor Bohdan Mazurek. Widzimy go właśnie podczas pracy nad nowym utworem elektronicznym w studio eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. Skończymy też fragmentem filmowym i takim może szybciutkim podsumowaniem, mianowicie te wszystkie dźwięki, które Państwo słyszycie i na pewno do nich nie jesteście nawykli, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu takiej sfery popularnej, rozumienia na przykład, może pokusiłbym się o takie zdanie. Tak jak Stanisław Lem ukształtował nasze wyobrażenia o podróżach kosmicznych i o tym, co jest cybernetyczne, tak dźwięki ze studia, pewne wyalienowane dźwięki ze studia kształtowały w Polsce, a być może też w bloku wschodnim, zbiorową dźwiękową wyobraźnię na temat wyobrażenia kosmosu. I żeby tej tezy dowieść, na koniec znowu ukłon w stronę kolegi filmowca. Film z 1960 roku, fragmencik, również z ilustracją dźwiękową studia. Jest to polsko-enerdowska produkcja, pierwszy film science fiction w bloku wschodnim, Kurta Messisia, według astronautów Stanisława Lema, który to film później został przez Rogera Cormana wyprodukowany w wersji amerykańskiej, podobno dużo gorszej.
Zobaczmy, jak tutaj funkcjonuje muzyka. Dodam tylko, że ekipa kosmonautów składa się ze wszystkich możliwych nacji i ras, poza nacją amerykańską, inaczej by się nie mogło. Die Beta zeigt den ersten großen Film über die Eroberung des Weltraums. War der tungusische Meteor ein Raumschiff aus dem Weltall? Wird die Menschheit bedroht? Eine geheimnisvolle Spule gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Da auf dem Merkur kein Lebewesen existieren kann, kommt als Abschussbasis für die Rakete nur ein Punkt in Betracht. Es kann nur unser Morgen- und Abendstern sein. Der Planet Venus. Doch endlich zur Vernunft und schlagen Sie sich diesen Flug aus dem Kopf. Ich ersuche hiermit das Konsortium. Endlich zu begreifen, dass ich durch nichts davon abzubringen bin. Bis zum Start noch 10 Sekunden. Die hervorragendsten Wissenschaftler der Welt starten den ersten Flug zur Venus. Wird es Ihnen gelingen, das Rätsel der geheimnisvollen Sendung zu lösen? Wie fühlen Sie sich denn? Wie im Himmel. Meteorit! Unbekannte Kräfte des Weltraums scheinen das Unternehmen unmöglich zu machen. Warum schreibt die Venus? Ist einer der Meinung, wir sollten umkehren? Für mich hat sich damals alles entschieden. Mit der Bombe von Hiroshima. Brinkmann! Hallo, Brinkmann! Ich sehe etwas in dir! Ich sehe etwas! Ich weiß nicht, was es ist. Einer wie ein gläserner Wald. Ich setze zur Landung an. Der Pilot Brinkmann betritt als erster Mensch einen fremden Planeten. Begleitet vom unentbehrlichen Roboter Omega. Kosmokrator! Kosmokrator! Ich höre euch nicht! Hallo! Hört ihr mich? Dieser verdammte radioaktive Wald lässt die Wolken nicht durch! Wir müssen die Wolkendecke durchstoßen. Wenn wir Brinkmann wiederfinden wollen. Welche Mächten wird die besagt? Tutaj byśmy wylądowali chyba. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo jest pasiba. Jaka z tego sprawy jest, może być dwa prosy, jaki jest to w naszym dokładciku. Mogę? Bardzo proszę. Proszę pana, czy ci twórcy byli wobec nami z pracami Leo Termena? Nie wiem, to było sprawdzenie. Nie. Ale pyta pani profesor o twórców studia, czy o... Tak, studia. Bo oni pracowali z dźwiękiem, a on przecież też robił ten ruch i dźwięk i tego. Termen Vox, może pan słyszał jego... Właśnie nie. A to też jest nie. Termen Vox. Znaczy na pewno znali Jeremin jako instrument, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było... Znaczy to był oddzielny instrument. Przez to był taki instrument, na którym się grało bez dotyku. Tak. Ja myślę, że... Wpływ studia na to, co się działo w tym zakresie, w zakresie dźwięku w bloku wschodnim, myślę, że jest przedmiotem dalszych badań tak naprawdę. Już trochę wiemy, w Polsce była taka w 2014 roku wystawa Sounding the Body Electric, która zbierała prace dźwiękowe, ale też wizualne z bloku wschodniego. Nie. Leo Termen miał laboratorium w Nowym Jorku i pracował w latach 20. Już siedział w obozie. Ja wiem, że wcześniej oni na pewno znali, natomiast nie ma połączenia, tak? Nie ma bezpośredniego połączenia, bo to były inne instrumenty. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Może być jeszcze o kto to mówił?
Тогда большое спасибо. Приглашаем нас сейчас на моноспектакль.